Stresuję się trochę. Ja też. Chyba nie znam. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem z moimi przyjaciółmi, jest ze mną Zdzisa i jest ze mną Karol. Dzięki. Mogliście już ich kojarzyć z filmu, kiedy wyjechaliśmy razem na wakacje do Turcji, z vloga z Zakopanego, a dzisiaj przyszedł czas, żeby zobaczyć, jak dobrze się znamy, czy tak naprawdę będziemy mogli odpowiedzieć na takie podstawowe pytania. W dzisiejszym odcinku chodzi o to, że jeżeli ktoś z nas nie odpowie, nie będzie znał na to odpowiedzi, to dostaje bitą śmietaną w twarz. Proszę Państwa, mamy taką oto maszynę. A jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Żeby nic Was nie ominęło, pamiętajcie koniecznie o dzwoneczku. Każdy z nas ma minimum 5 pytań, na które musi odpowiedzieć. I pytania są o nas, czyli na przykład Zdzisa ma takie pytanko. Łatwo, co? Tak, gotowi? Dobra. Co wyprowadza mnie z równowagi? O szkurde. Już polegam na pierwszym pytaniu! O szkurde. No i już mamy to było to łatwe. Serio. O Boże. Jak się spóźnia? Ale czy może nie aż tak, bo jeszcze mnie tolerujesz? Ada już przygotowuje to śmietany! Mlaskanie, chrapanie, chrząkanie... Skrobanie. Skrobanie sztyćcami. Zdzisy chłopak! O nie! Nie, no bo ja nie! Jeszcze nie! No bo ja nie wiedziałem, a stwierdziłem, że napiszę coś takiego śmiesznego, bo i tak dostanę bitą śmietaną w twarz. Ja napisałam, że jak ktoś jest niezdecydowany. A nie ma? O, czasami tak, czasami tak. O nie, no dobra. Ale dobra. Dobra? Dobra. No to grunt, że dobra. A ja już nie widzę. Weszło mi w oczy, ja pierdzielę. O nie. No nie, no nie, to wnioskę. O nie. A boli czy nie? Ale faktycznie strzelamy grunt na oczy. Ej, ale dobra, no. Dobra, no. Jaka jest szansa, że nie dostanę? Kolejna runda, kolejne pytanko. Uwaga, uwaga, dobra. Chmurka teraz ma na imię Chmurka, ale myśleliśmy, że będzie miała troszeczkę inaczej na imię. Jak? Jak inaczej miała się nazywać Chmurka? No, to druga runda, drugi strzał. Mówiłam, nawet na filmie było. Naprawdę? No. Którym? Z odbioru Chmurki. Jak to było rok temu? No tak, no tak. Kulka. Śnieżka. Śnieżynka? O nie. Kulka miała się nazywać, dlatego że na początku ona była taką kuleczką, malutką i ja cały czas miałam, że kulka, ale właśnie wymyślili Chmurka i w sumie z perspektywy czasu lepsza jest Chmurka niż kulka. Jeżynka. Ale faktycznie dobra. Czemu ja myłam włosy? Ogólnie jak ktoś w ogóle coś zgadł od początku. Jeszcze nie. Fajna paczka znajomych. Przyjaciele. Poprawiłam to troszeczkę, przykleiliśmy to troszeczkę wyżej, bo już każdy z nas dostał ząga na oczy. Lepiej, żebyśmy dostawali po prostu tutaj trochę niżej, niżeli w oczy. I tutaj się tak przerażająco skrzypnie. Na dole jest lepiej. Tutaj jest chillowo, a tak to jakby dostajaliśmy tylko na oczy, to tak już trochę gorzej było. W jakim mieście się urodziłem? Mówił kiedyś, ale ja tego nie pamiętam za cholerę. Nie będę oszukiwała, że wiem. Kurde, tak! Rzecz! Przemyśl! Nie, nie wiem, no. O nie, na oko! To nie był dobry patent. Dobra, wystarczy tyle, czy jeszcze? Pokarało cię za oszustwo! To tak. O nie. Co jest moim rytuałem? Jezus, wszystko. Ty żartujesz o mnie! 3, 4. Tak! Yes! Tak! Oni naprawdę mnie znają. Dobrze, nam już idzie. Druga runda rozpoczęła się naprawdę bardzo dobrze. O. Jakiś czas temu była u nas pani, która zajmuje się numerologią. Teraz ja jestem jakąś liczbą numerologiczną. Jaką? Mogę wam podpowiedzieć, że razem z Karolem tworzymy piątkę. I mówiłam wam o tym, nawet gdzieś liczyłyśmy to nawet na Andrzejkach. Zapamiętam swoją. Cholera! Jak to jeden? Prawie dobrze. Zisa niżej głowa, niżej głowa. Co jest to za uroczy wąs? W ilu związkach byłem wcześniej? Easy peasy. 3, 4. Ale a ta sprzeczka? To już dawna historia. To przeleci. Stara, ty musisz trzymać niżej głowę. Jaki jest mój ulubiony gatunek filmowy? Masz tak samo jak Karol. Co się tak rozpisuje? Boże, Karol bez pisania. No dobra, tu jest kino. No nie.
nie, horror. Ja nienawidzę horrorów, a Zisa uwielbia. Na początku miała być komedia romantyczna, ale dałaś mi podpowiedź, że no to tak samo jak Karol. Tak, chyba Karol lubi komedie romantyczne, coś nie tak. Nie, horror, horror, tak. Dobra? Dobra, nie? Nie, dobra. Jezu, to nosa mi weszło. Jaki był mój pierwszy tatuaż? To raczej będziecie wiedzieć, co? Mhm. Kropka. A, widzisz? Dobra. No i elegancko, chillera. Teraz ty. Ile mam tatuaży? Mówisz, ile razy nam to mówił w Turcji? Oj, nie wiem, czy tutaj tak... Tak 5-6? No ale git. No dobra, dobra. Taki... No bo jeden był niedawno robiony. Chyba u Weroniki na... Na urodzinach. No. Co to jest? Czemu to się nie robi? Oj nie. Kolejna runda. O, ale banalnie. Jakich warzyw nie lubię. Dobra, to jest ładne. 3, 4. O tak. Wszystkich zielonych. Zielonych. Dobra, teraz moje pytanko. Uwaga, uwaga. Moje pytanko brzmi. Jaka była moja pierwsza praca? No. Kelner, ale co, pomoc z worku, no, to prawda. Jako kelnerka. Jako kelnerka, no. Ale na zmywaku też pracowałam, no ale właśnie faktycznie najpierw jako kelnerka. Zarabiałam z kelnerowania. I na tym kelnerowaniu też zmywałam. Ale no to nie była pierwsza moja praca. Najpierw kelnerowałam, a później awansowałam na zmywak. Serio. A ty nie wiem, powinnaś być na zmywaku, a później awansować jako na kelnerkę? Właśnie nie, bo to było tak, że na przykład jak już wiele godzin pracowałam i później na przykład już się zamienialiśmy, jako kelnerki szłyśmy albo na zmywak, albo coś. Wtedy na przykład ja lubiłam chodzić na zmywak, więc się zgłaszałam, że mogę iść na zmywak po prostu. Nigdy nie miałam tak, że byłam zatrudniona na zmywaku. Wiesz co, to bym nie zaliczyła. Ja bym sobie zaliczyła. Gratulana. Masz chillowy. Chillowy, co? No tylko na buzie. Jest git. No i dobra już. Ale jako pierwsze, tak pierwsze, ale to nie było moje zatrudnienie, to robiłam bramę z moim bratem ślubne. To było to pierwsze. Tak, to się nas zastanawiałem. Tak. No właśnie. Tak. Jaki jest mój ulubiony artysta muzyczny? O kurde. Byłeś na koncercie? No pytanie, na jakim? Tego artysty? Czy kiedykolwiek byłem? No. Byłem. Ale ostatnio nie byłeś. A skąd wiesz? Chyba nie był. A nie byłeś? Nie, musiałeś wrócić do Krakowa chyba. No, tak pisałam cokolwiek. Dobra. 3, 4. Kaigo. Tak. O nie, nie Garrix. Ale Martin Garrix też. Ale to Kaigo tak najbardziej. Na festiwalu. Tak, właśnie nie? Musiałem pojechać na wesele akurat i tego dnia on właśnie był ostatniego, zdaje się. Ale byłem na Kaigo na Shiges Festival, więc no tam to też było spoko. A ulubiona moja piosenka, taka w ogóle, to jest akurat Martina Garrixa. No, Scared to be lonely z Dua Lipą. To jest moja ulubiona piosenka właśnie. Czy poszłabym na randkę z Tindera? Nie, żenada. Wykluczone. Moje ulubione miejsce na ziemi to ulubione, do którego bym najchętniej wracała, jakbym chciała tam pojechać i w ogóle, to tam się najlepiej czuję. Mogę ogólnie? Nie. Ada, a ty milczysz. Nie współpracujesz ze mną w ogóle. Rzeszów. Los Angeles. No tak, no jest to w Los Angeles, ale najlepiej Malibu, ale... Tam było tak super. Opowiadała mi o tym milion razy. Najwięcej wspomnień. Karol, zaliczamy czy nie? Tak. No wiesz, ogólnie jeżeli twoim zadaniem, kiedyś będąc kelnerką, było zbywanie na zbywaku, a Malibu jest jakby też częścią Los Angeles, ja bym nie zaliczył. Dobra, Zisa ma. No to nie. Zamka. Ale Zisa ma taką słodką twarz. Ho. Czy ja kiedyś byłem na randce z Tinderem? No bo tak mówiłeś o tym Tinderze, że taki fajny, to mnie zmieniło trochę, no co? Kurde. Okej. Okay. Kolejna randka. Mega łatwe pytanie. O, naprawdę mega łatwe. Jakie jest moje drugie imię? Tak wygląda reakcja na łatwe pytanie. Nie tak. To ja. Moja mama by już wtedy przegięła. Dobra, mogę zmienić. 3, 4. Maria. A ty jak masz? Sara. To był mój pies. Ej, no tak chciałam dać Bożena. A twoja mama jak ma na imię? Bożena. Pozdrawiam panią Bożenkę serdecznie. A jak masz na trzecie? Też w takim stylu starym. Magdalena. Albo Magdalena, albo Teresa. Czekajcie, jak ja mam. Jak ja Monika, wygram... Maria, Magdalena. Tak, Weronika, Monika, Maria, Magdalena. A wiecie dlaczego Maria Magdalena? Bo to jest jedno imię. To jest jedno imię, ale dlaczego to? W gimnazjum ksiądz kazał nam przygotować właśnie proponowane imię, które wybieram sobie do brzmienia. Opis cały o nim. Ja o tym sobie zapomniałam. Ja do wszystkich ludzi z klasy. O nie! Podchodziłam, jakie masz imię, daj odpisać. No i od Judyty odpisałam. Ja jedno imię odpisałam. Jak zostało? Spodobała mi się. I tak nikt nie używa tego imienia. No nie.
Ale tak słodko mruga. Imię mojego pierwszego chłopaka. Tego z pleczką. Nie, właśnie nie. Wozi mnie na ramię na rowerze. Ja wiem, tylko nie wiem, jak on miał na imię, nawet on miał pseudo i... Dobra, może być pseudo, dawaj. Nie znam ani pseudo, ani jego imienia. Ale wiem, kto to. Aha. To niezły stalker. Kuba. Tak? Tak. Ej, Karol jest rekordzistą w dzisiejszym odcinku. Czym jestem? Rekordzistą. Moją ulubioną bajką Disneya jest... Też nam o tym mówił. No maj. Mówił? Tak. No. To musi być jakaś śmieszna bajka, poczekaj. Auta. Jakie są jeszcze bajki? Dobra, nie wiem, pisze Shrek. Piękne i bestie. Piotruś pan. Shrek nie jest Disneyem. O Jezus, nie mam pojęcia. Ja mówiłem przecież milion razy o tym. Piotruś pan? No przecież mam taki tatuaż. No mówił nam o tym chyba stara 4 razy. Faktycznie. Hola, hola. Hola, hola. No stary. Okej, okay. Ale idealnie, stara. Spokojnie, z Disa dla ciebie też mamy. Wystarczy, wystarczy. Kolejna runda, już ostatnia runda, moi drodzy. Zaczynamy od Disy. Na co zwracam szczególną uwagę podczas poznawania mężczyzn? Oho, Karol to wypisuje. Bo... to nie rozprawca. Trzy, cztery. Wzrost. Ten. Najpierw na zapach, ale potem na wzrost. Tak, to prawda. Ale najpierw na zapach. Ja ogólnie chciałem dać, że na wygląd, ale stwierdzimy... Na charakter. Na wzrost tak samo. No właśnie, stara. Na wzrost też, ale najpierw na zapach jednak. O kurde. Co ci wydarzyło? Ej, idealnie ci trafię. Słyszeliście o tym milion razy? Naprawdę, milion razy. To jest presja. Jaka jest moja ulubiona piosenka? Coś ci się tam rozpowiada. Yes. Karol, wszystkie tytuły może Anusz trafi. Trzy, cztery. London, dobrze. To... Taka typowa rapowa, która jest wolna, Travis Scott, ale jaka piosenka, nie pamiętam, jakieś jedno słowo, Dreams? Nie, London. Ale dobrze, to Travis Scott, to jest Travis Scott i J. Cole, London właśnie. Kurde, no wiedziałeś, o jaką piosenkę chodzi, no. Mogłabym się tutaj podarować. Wiedziałem, o którą chodzi, ale nie pamiętam tytułu. Tytuł, Travis Scott, dobrze powiedziałeś, to wiedziałeś, o co chodzi, taka wolna, taka fajna, nie London, podarował. Polecam. Los Angeles. Mogę gąbeczkę? Krewetki w panko czy w tempurze? Czekaj, czekaj. Powiem ci tylko tyle, że to jest podchwytliwe. Tak, wiem o tym. Znamy go? Znamy go. Dobra. Trzy, cztery. Żadne. Żadne. Dobra, dobra. Ej, ale podchwytliwe. Dobre, nie? Gdybyśmy zadawali sobie pytania bardziej na przykład, co lubimy jeść, albo gdzie spędzamy najwięcej czasu, to myślę, żeby było łatwiej. A to były takie pytanka właśnie takie trudne, jak wiesz, w jakim mieście się urodziłam. Rozmawiamy o tym. Chórka, jak miałam. A jestem ciekawy, jakie to jeszcze miałeś pytanie. No to dawaj. Które słowo powiedzenie mówię zbyt często? Oho. Dobrze. Stara. No, a Karol miał na jaki festiwal muzyczny chce najbardziej pojechać? To jest easy. Ja na Sanremo. Karol na Coachella chyba, nie? Mm-mm. Nie? Nie, mówił w innym. Na ten, na Tomorrowland. Czyli ogólnie jednak. Tak, nie znamy siebie. Tak, prezentowały się nasze odpowiedzi. Dajcie znać, czy wy znalibyście odpowiedzi razem ze swoimi przyjaciółmi. Możecie przetestować sobie taką gierkę w domu, stworzyć sobie takie pytania i wymyślić sobie na przykład kary typu wita śmietana, albo wypisie jakiegoś na przykład kwaśnego napoju albo soku z cytryny. Spróbujcie i dajcie znać, czy próbowaliście to ze swoimi przyjaciółmi. Dajcie też znać, ile znaliście odpowiedzi na pytania o mnie. Oczywiście zostawiajcie łapeczki dla Disy i dla Karola i jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie dawajcie znać w komentarzu i zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. A my się już z Wami żegnamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć! Cześć! No i nic. Super ansko. Dzięki wielkie. Dobra, to koniec naszej przyjaźni. Fantastycznie wychodzę. No to...